Smerfy. Reżyseria Pejo. Zgaduj albo smerfuj. Wielki Smerfie, to najidiotyczniejszy strój, w jakim przyszło mi lądować. O, a także najzwiewniejszy. Tak, potrafię, lubię biegać, a nie ubierać się w nią. Ach, gdzie nas znów zaniosło? Sądząc po tym dymiącym wierzchołku, wylądowaliśmy na jakiejś tropikalnej wyspie wulkanicznej. Na wyspie wulkanicznej! Nie lękajcie się, drogie smerfy. Przez większość czasu wulkany na tych wysepkach jedynie pomrukują. Mamy szczęście, że trafiliśmy tu o świcie. Będziemy mieli dosyć czasu na znalezienie pożywienia i dachu nad głową. A kiedy zrobię moją gimnastykę poranną? A co z podziwianiem kwiatów o poranku? A poranna drzemka to pies. Przykro mi, kochane smerfy, ale najpierw to, co najważniejsze. Przede wszystkim musimy zrobić solidny zapas kokosów. Tak. Potrzeba nam co najmniej 100 orzechów. Na opał, do jedzenia i do budowy chat. Więc bierzcie się do roboty. Nie, zachowanie setki orzechów zajmie nam cały dzień. Skoro i tak nas to nie ominie, może zrobimy sobie z pracy zabawę. Nie cierpię robić sobie z pracy zabawy. Ojej, zdaje się, że osiłek znowu wygrywa. Pewnie, taki kokos to pestka w porównaniu ze sztangą. Nie będę udawał, ta zabawa wcale mnie nie bawi. Bez moich urządzeń nie mam nawet szans zmierzyć się z osiłkiem. Dokładnie tak samo jak żadne z was. Od dawna wiem, że potrzeba wam rozrywki rozwijającej intelekt. Na przykład takiej, jakie opisałem w moim przewodniku po smerfnych grach. Moglibyście zacząć od mojej ulubionej i ty zostań smerfem ważniakiem. Zwycięzca w tej grze spędza w nagrodę cały dzień, nosząc się i zachowując jak ja, smerf ważniak. Co więcej, może liczyć, że pomogę mu stworzyć własny zbiór mądrości. A gdy ta gra wam się znudzi, jakby to w ogóle było możliwe, to zagracie w czyj to cytat. Biorący w tej grze udział będą musieli zgadnąć, które powiedzenie jest prawdziwym cytatem ważniaka, a które tylko nędzną podróbką. Och, przestań, co za koszmarny pomysł! Okropny, 100 razy wolę dźwigać kokosy. Mogłem się domyślić, że nie zainteresują was gry wymagające wysiłku umysłowego. A tam, wysiłek umysłowy jest dla słabeuszy. Dobra zabawa musi się łączyć z wysiłkiem fizycznym. Jak wam się nie podobają moje zagadki, możecie smerfować sobie mięśnie. Zgaduj albo smerfuj, genialne! Nie sądziłem, że kiedyś to powiem, ale ta nowa gra ważniaka jest nawet dosyć smerfna. Wyobrażasz sobie, zwycięzca nie będzie musiał pracować. Gotowi? Znakomicie. Następne pytanie. Ile smerfojagód jest w smerfojagodziance? 18. To znaczy 17. Od tej pory odpowiedzi uzyskane poprzez wyjadanie nie będą uznawane. Kolejne pytanie. Co przychodzi do ciebie co noc, choć na jawie nigdy tego nie widziałeś? Sen. Brawo, piękna smerfetko. Zmuszasz wszystkich, żeby smerfnęli się w garść. To strasznie nudne, ważniaku. Niechże się zacznie coś dziać. Cierpliwości, osiłku, poznałeś zasady. Następne pytanie. Dlaczego nos smerfa jest krótszy niż dziób bociana? Tak, Marudo? Nie cierpię myśli, że nos smerfa jest krótszy niż dziób bociana. Zła odpowiedź. Nie zgadłeś, więc będziesz musiał teraz z tym smerfnąć. Nie cierpię musieć z tym smerfnąć. Zaczynasz się rozkręcać. Maruda zostaje zdyskwalifikowany za niewykonanie zadania. I przechodzimy do następnego pytania. Co to jest? Lekkie jak piórko, ale nie podniesie tego nawet 1000 smerfów. Tak, osiłku? Nie mam pojęcia. Nie chcę odpowiadać na pytania, ważniaku. Chcę od razu smerfować. Brawo! Dalej, osiłku! Gazu! Kolejny punkt dla osiłka. Sakreble, po co komu znać odpowiedzi, jeśli tak jak osiłek może od razu smerfować? No dobrze, wobec tego powracamy do pytań.
Kto wie, jak długie kły ma odyniec? Bardzo długie. Przykro mi, pracusiu, ale twoja odpowiedź nie była zbyt dokładna. Choć chyba już rozumiem, co miałeś na myśli. I tak po 10 rundach ogromnie ciężkich zmagań odpadło z gry 7 zawodników. Pozostało 2. Smerfetka, która odpowiedziała poprawnie na wszystkie pytania. I Osiłek, który, jak pamiętacie, prawidłowo smerfnął wszystkich. Zgodnie z regulaminem, tych dwoje przechodzi do rundy finałowej. Och, jeśli wygram, będę mogła do upolenia wąchać moje ukochane kwiaty. Wiesz co, ważniaku? Nawet się nie wysilaj z zadawaniem mi pytań. Zawsze wybieram smerfowanie. Doskonale, Osiłku. Smerfetko, jaka siła natury ściąga poruszający się obiekt ku ziemi? No, smerfetko! Grawitacja! Doskonale zgadłaś. No, smerfetko! A niech to! Niestety chyba będziemy musieli przerwać na chwilę naszą grę. Nie denerwujcie się, kibice. Tylko na czas dojścia do dżungli, gdzie czekają na Osiłka nowe trudne wyzwania. O, mój Smurf, a co będzie, jeśli przyjdzie papa Smurf i zobaczy, że nie pracujemy? Ach, malarzu, jestem przekonany, że papa Smurf zgodziłby się ze mną, że praca Smurfa tuczy, a zabawa uczy. O, to jest miejsce dojrzałe do ostatecznych rozstrzygnięć. Ale nie tak dojrzałe, jak to pyszne mango. Och, Smurfy, chyba nie dacie się wystraszyć małemu mruknięciu. Pamiętacie, co powiedział papa Smurf? Wulkanów na tych wyspach nie należy się w ogóle obawiać. A, wulkanów? To mi nasuwa wspaniały pomysł. Tak, nasi znakomici finaliści zmierzą się w rundzie mistrzowskiej. By wyłonić ostatecznego zwycięzcę turnieju, każdemu z uczestników zadamy jedno pytanie lub zadanie o najwyższym stopniu trudności. Smurfetko, jakiego koloru paski ma na skrzydłach ćma-muka-muka? Ćma-muka-muka? Ważniaku, to nieuczciwe. Nigdy takiej ćmy nie widziałam. Zgaduj albo smerfuj. No dobrze, w takim razie będę strzelała. Czy paski na skrzydłach ćmy muka-muka są czerwone? Odpowiedź błędna. Aby uczestniczyć w dalszej grze, Smurfetko, będziesz musiała obejść krater tego aktywnego wulkanu. Co? Chyba smurfnąłeś na głowę. Nawet dla moich kwiatów nie zaryzykuję. Osiłku, co ty robisz? Po prostu mam zamiar wygrać. Ot co? Ale Osiłku, to jest bardzo niebezpieczne. Haha, jasne. Sama nie możesz wygrać, bo ci zabrakło odwagi, więc mnie też chcesz w tym przeszkodzić. Jak w ogóle możesz mnie o to posądzić? Osiłku, idź i smurfuj ile chcesz. Nie cierpię smurfować ile chcę. Ach, możecie szykować puchar dla zwycięzcy. Smurfnę to okrążenie spacerkiem z założonymi rękami. Ojej. Jeśli myślicie, że to taki wyczyn, to patrzcie! A nie uważaj! Ojej, to już koniec! Och nie! Słyszysz mnie, Osiłku? Jestem tutaj! Obawiam się, że nie wytrzymam już dłużej! Pięknie! Macie zamiar tam jeszcze długo stać? Och, trzymaj się, Osiłku! Już idę po ciebie! Jesteś ostatnią osobą, od której się spodziewałem pomocy! Ojej! Nie dam rady cię sama wyciągnąć! Musisz chociaż trochę mi... Spokojnie! Trzymaj się mnie, Smurfetko!
wynośmy się z tego pieca. Nie do wiary, że ryzykowałem swoim życiem i twoim po to, żeby wygrać jakąś głupią grę. Strasznie cię przepraszam, Osiłku, że nie przerwałam tej niesmertnej rywalizacji. Nie, to ja powinienem wycofać się pierwszy. O, nie, 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 ja! Może i jestem stuknięty, ale nie sądziłem, że będę szczęśliwy, bo dostałem w głowę kokosem. No nie, Smurfe Tutti. Ojej, idzie papa i dziadek, a my nie mamy orzechów. Kiedy prosiliśmy was o zrobienie zapasu kokosów, nie chodziło nam o to, żebyście wyzbierali je wszystkie, co do jednego. Widzicie, ile można dokonać przy odrobinie wysiłku? Ojej, a to co? A niech mnie, Smurf, przecież to ćma z gatunku Muka Muka. Patrzcie, paski na jej skrzydłach są naprawdę czerwone. Co? Więc jednak Smurfetka odpowiedziała prawidłowo. To czerwone paski powstały najwyraźniej w wyniku mutacji. To wybryk natury. Jak wszyscy wiedzą, zwyczajna pospolita Muka Muka ma paski. O, tak to właśnie jest z tymi Smurfami. Nie znoszą, kiedy je brać w kleszcze. Banana za Osiłka. Możesz nurkować, Konakon. Mam nadzieję, że znajdzie tę perłę, zanim ludojad znajdzie nas. Niestety, rekin był szybszy. Konakon! Rekin! Rekin! Mam perłę Machi Machi! A ten stary ludojad zaraz będzie miał nas! Uważaj! Wiosłuj Machi Machi! Szybciej, Konakona! Czy wszystko w porządku? Och, zdaje się, że tak, papo Smurfie. Chyba źle ci się zdaje. Mamy towarzystwo. Dziękujemy wam, o niebiescy nurkowie z niebios, za uratowanie przed rekinem. Tak, mama Mumu będzie chciała poznać naszych wybawców. Chodźcie z nami do wioski Wiki i Tiki. O, papo Smurfie, jak myślisz, gdzie jesteśmy? Nie umiem ci tego powiedzieć, ale przynajmniej tubylcy wydają się przyjaźnie nastawieni. Papo Smurfie, nasza wioska jest na wpół zrujnowana. W zeszłym miesiącu spadł na nas gniew bogini drzew Munka Munka. Podczas każdej pełni księżyca musimy składać jej w ofierze nową perłę, bo inaczej depcze naszą wioskę. A dzisiaj znowu jest pełnia. Ale od kiedy w wodach naszej laguny zamieszkał rekin, nurkowanie stało się niebezpieczne. O, to Munka Munka. I domaga się swojej perły. Och, jeśli zobaczy, że ołtarz znowu jest pusty, zniszczy naszą piękną wioskę do reszty. To straszne. Chcielibyśmy wam jakoś pomóc, mamo Mumu. Możecie. Może Munka Munka przyjmie w darze zamiast perły te błyskotki? Nie rób tego, mamo Mumu. Nie wiesz, ile dla nas znaczą. Jestem gotowa na wszystko, byle uratować naszą wioskę. Bez kryształów czasu nigdy nie wrócimy do domu. Przykro mi, ale Munka Munka nie może wziąć naszych kryształów. W takim razie ja wezmę was do niewoli, braci! Wypuśćcie nas! Nie oddamy kryształów czasu! Uda!
stało się? Unka przyjęła waszą ofiarę. Łosinek chyba nie chciał aż tak się poświęcać. Wielki Smurfie, mamo Mumu, musimy odzyskać Osiłka i Kryształ. Przekrąga po Smurfie, to by mogło rozzłościć Munka Munkę i przynieść zagładę naszej wiosce. Będę musiała was zatrzymać w areszcie szałasowym. Żądam widzenia się z moim adwokatem. Tak, natychmiast wypuśćcie nas. Gdzie ja jestem? Lepiej będę udawał banana i wyśliznę się. Za późno. Ryty, ale to smerfne. Wyraźnie spodobałem się tej wielkiej małpie. I nasze kryształy, co gorsza, też. Muszę je odzyskać. Hej, wcale nie chce mi się spać. Nie jestem zmęczony. Jeśli będę udawał, że śpię, to ta małpa o macierzyńskich instynktach pójdzie sobie i będę mógł zabrać kryształy. Usypiam. Widzisz? Wiesz, ten hamak jest nawet dość wygodny. Niestety, papo Smurfie, muszę odmówić twojej prośbie. Nie mogę cię wypuścić, ale mogę poczęstować was naszym przysmakiem poi. Poi! Tyle o nim słyszałem. To poi smakuje jak zwykła glina. Ej, łasuchu, uważaj, gdzie rzucasz tym poi. To, co zrobił łasuch, nie było takie głupie. W pewnym sensie, to znaczy podsunęło mi myśl, że możemy użyć pustych łupin kokosa, aby zrobić podkop. No nieźle. Musiałem dobrze się zdrzemnąć, bo moja niesamowita niańka zdążyła zrobić zakupy. Nie do wiary. A teraz mnie zaprasza na koktajl kokosowy. Nie ma mowy, strajkuję. No dobra, piję. Dzięki, odżyłem. Stań na straży, Machi-Machi, a ja przyniosę więcej poi na obiad dla więźniów. Więcej poi? Uciekajmy, papo Smurfie, zanim podadzą obiad. No to w drogę, za mną, moje kochane Smurfy. Rozumiem, papo, ja będę ubezpieczać ty. Szybciej, nie traćmy czasu. Musimy uratować Osiłka i Kryształy z łap tego pazernego pawiana. Widzisz, spałaszowałem calutką papaję. Zadowolona? Rety, nie wiem jak długo jeszcze to wytrzymam, żebym choć na chwilę mógł się pozbyć tej nadopiekuńczej małpy. Munka. Teraz albo nigdy. Zabieram kryształy. Teraz smerfuję stąd, zanim wróci moja małpia mama. Mam nadzieję, że biegnę w dobrą stronę.
Ach, Osimku, Osimku, mógłbyś patrzeć, jak Osimek wróciłeś i przyniosłeś kryształy. Papo Smurfie, jak najszybciej możesz ułożyć te kryształy i zabrać nas z tej wyspy, co? No cóż, nie jestem pewien, ale... To o wiele za wolno! Och, to o mnie chodzi, jej papo Smurfie! Bierzcie kryształy i ratujcie siebie! Osiłku, zaczekaj! Pora uraczyć gości naszą tradycyjną potrawą. Czy to nie ten niebieski dar dla Munki Munki? Oj, sama Munka Munka! Wygląda na niezadowoloną. Mam nadzieję, że pływa gorzej niż się huśta na linie. Ale cyrk, małpa, która robi salto mortale. Możesz sobie robić małpie miny. I tak nie zawrócę. Nie ciesz się, Munko, Munko, on połknie nas oboje! Smerfujemy, smerfy! Ach, Osimku, dobrze się czujesz? Tak, i mam nadzieję, że on też. Ten dzielny małpiszon uratował mi życie. Oho, jak młody Smurf, czego i tobie życzę. Posłuchaj mojej rady i wybierz sobie kogoś bardziej odpowiedniego. Powodzenia, Rongo, i nie martw się, ona wspaniale gotuje. My też urządzimy sobie wspaniałą ucztę. W piecu już dochodzi nowa porcja poi. Poi? Ja się stąd smurfuję. Ja też. Chyba innym razem skorzystam z tego zaproszenia, mamo mumu. Ich sprawa, ale ja mam dosyć małpiego jedzenia. O nie, zaczekajcie na mnie. Nasi niebiescy przyjaciele nie wiedzą, co tracą. Wersja polska, telewizyjne studia dźwięku Warszawa. Reżyseria Andrzej Bogusz. Dialogi na podstawie tłumaczenia Juliusza Szeniawskiego, Marzena Kamińska. Dźwięk Paweł Gniado. Montaż Zofia Dmoch. Kierownik produkcji Monika Wojtysiak. Wystąpili Wiesław Michnikowski, Jacek Jarosz, Jacek Dzisiewicz, Krystyna Królówna, Ryszard Olesiński, Stanisław Brudny, Halina Chrobak, Mariusz Zaleński i inni.